Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na Hellcase się znajdujemy, 1600 dolarów. Tyle mamy na dzisiejszy opening. Standardowo zaczynamy sobie od case battle. Ostatnio mówiłem wam, że z tymi case battlami tak ostatnio lubię zaczynać te openingi, więc mam nadzieję, że tobie też się to podoba. Zostaw oczywiście łapę w górę, jak ci się to podoba, jak chcesz oczywiście wygrać skinem fajnego, no to zostaw jeszcze suba z dzwonem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda i koziku Kroxy, już oczywiście na Hellcase, jak jesteś są pełnoletnią, to logujesz z linku z opisu, bądź klikasz promokat i piszesz kodzik Kroxy przez 2x i możesz sobie oczywiście odebrać 10% więcej do każdej wpłaty, do tego kasa na start dla nowych użytkowników. I zgodnie z tym, co obiecałem wam wczoraj, no to dzisiaj robimy jakiś giveaway na jakąś kosę. Wrzućmy pierw skrzynki min do tego battla, skrzynki hardenet i taka bitwa za 270 dolców, no taki rozchodniaczek trochę. Na dwie osoby dorzucamy bota, łącznie skrzyneczek tutaj wrzuciłem ile, proszę mi pokazać, 9 skrzynek, więc mam nadzieję, że no coś nam się uda z tej bitwy wyczarować. Zobaczmy pierwsze otwarcie, jak nam tutaj pójdzie. No skrzynki hardenet lecą tutaj na pierwszy ogień, więc no tutaj no trzeba trafić kosę z tej skrzynki, żeby jakkolwiek myśleć, żeby wyjść z tego na plus, tak? No skrzynki min to no też najlepiej, jakby tam kosy jakieś nam poleciały, no ale zaraz zobaczymy, co nam tutaj pierwsze skrzynki hardenet przyniosą. Zostały dwie ostatnie skrzynki, no szansa tutaj na kosę jakąś albo chociaż rękawice, no dość taka mała, no ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko coś tu poleci. No ostatnia skrzynia, no jest Lipton, no nie ma co tu się ukrywać z tym. Spróbujmy teraz te skrzynki hardenet, znaczy hardenet min, tak? No tutaj ładnie zaczynamy z emeczką, więc nie ma tragedii. No tutaj kałaszek, no kałachiemka tak dosyć close, no ale niestety teraz, no ten kurczę Wasteland Raven, no mimo wszystko aż takiego profitu nie przynosi mu. Zobaczmy tutaj, jak będzie z tym otwarciem. No jest to bitwa wygrana, 271 dolców, no 2 dolce na plus, no to to jest za profit, stary. No tutaj te skrzynki harde, no interka dosyć spora, dlatego no, stwórzmy jeszcze jedną tutaj bitwę. Zobaczmy, co tym razem przyniosą nas skrzynki. Rzućmy premium jedną, do tego niech będzie VIP. Coś może tańszego, co? Te skrzynki myślę, że z dwie. Możemy dorzucić Onyx, je dorzućmy z 3 razy i Pongowski na farta. No i coś jeszcze takiego, wiesz, coś tutaj trzeba dorzucić takiego mocnego. Na przykład Panda Knife'y może, co? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz je otwierałem. Więc wrzucam taką bitwę, skrzynek znowu 9 i wrzucamy oczywiście tutaj bota. No i zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj z tym oczywiście case battle'kiem pójdzie. Po Bizonie niestety teraz, no jest to dość przeciętny skin, jak ze skrzynki premium. Zobaczmy tutaj Onyxia, co nam tutaj ciekawego zafunduje. No 4.19, to też chyba nie są skiny, po które my tutaj tak naprawdę przyszliśmy, tak? No to no nie, po prostu nie. 4 dolce straty póki co, zobaczmy ostatnią skrzynię, no po MC znowu, no tutaj Royal Paladin i Desert Strike, dwie takie same praktycznie. MCki, o Jezus Maria, tutaj 200 dolarów Panda Knife, dosypnął Ursusa. No będzie to ciężkie do nadrobienia, chociaż Pongowski, 118 dolarów! Nie no, ze skrzynki Pago taką MK trafić to jest... Kurczę, ej! To jest bardzo dobry to jest fantastyczny drop, stary. Ta skrzynka kosztowała 12 dolców, to jest przebitka 10-krotna, więc jest naprawdę G. No ale zobaczmy, ostatnia skrzynia 30 dolców różnicy, no tutaj się nie może nic złego wydarzyć, stary. 320 dolców na moim koncie, wygrana battla za 600 dolarów, stary. I dzisiaj, no naprawdę ten proficik robimy solidny. No dzisiaj będzie fajna jakaś kosa dla widza, chyba. Coś mi się wydaje, ale generalnie, bo nie jestem pewien w ogóle, czy ten giveaway się skończył, czy dzisiaj nie ma czasu ostatniego dnia. Zostało ostatnie, stary, 8 godzin, czyli jakoś do 20 chyba jest ten giveaway, więc jak chcesz sobie wziąć udział, no to wydaje mi się, że możesz jak najbardziej to oczywiście jeszcze zrobić. Link zostawiam w opisie na Skins for Free. Zrobimy tak, że na Skins for Free będą oba te konkursy, ten co dzisiaj zrobimy i ten co jest tutaj. Więc jak chcesz sobie wziąć udział, wbijaj na skinsforfree.pl, kliknij tam sobie konkursy i do
przyłącz sobie do tego pięknego giveawaya na tą kosę. I zaraz wykręcimy jeszcze jednego tutaj giveawaya dla widza na coś innego jeszcze. No ale pierw zobaczmy, co tak naprawdę uda nam się tutaj upolować jeszcze na tych bitwach. No mam nadzieję, że teraz nie będzie to 3 razy sztuka i że ta bitwa nie zostanie tutaj, że tak powiem, przez nas przegrana z Kretesem, bo chcę teraz taką bitewkę sympatyczną zrobić. No 4-2-0 prawie tutaj dolarów, to rzućmy coś, no tutaj musi, że tak powiem. No musi po prostu, no chyba nie trzeba tłumaczyć, no coś takiego i zobacz, taka bitwa stary, 4-2-0 dolarów, tworzymy skrzynek tutaj, znowu 9, więc kurczę, ja tego nie robię celowo, to jest zupełnie stary przypadkiem, ja rzucam te skrzynki i zupełnie przypadkowo znowu trzeci raz jest 9 tych skrzynek, więc tak to wygląda. No zobaczmy, co z tych skrzynek nam się upolować. Może trafimy coś, co mogłoby faktycznie polecieć do was na giveaway, ale to zaraz zobaczymy, tak? Zobaczmy co teraz. Jest Wasteland Rebel. Aka 27-28 dolarów na Galit za 40. No spokojnie, tutaj te skrzynki większość po 50 dolków jest, więc szansa, że coś się uda nam z nich zdobyć jest dosyć raczej tutaj spora, o ile żadna z tych skrzynek nie zintuje mi tutaj otwarcia. Zobaczmy, 4 ostatnie skrzynki. Nie wiem, co to jest za MK. Mam nadzieję, że to jest jakaś. No, no, Zirka 26 dolców. No, coś kosztuje, ale to dalej nie jest to. No, mamy tutaj Stat Track, Mecha Industries, Minimal Wear, no, ale zobaczmy, bo tutaj dalej jest jeszcze trochę do nadrobienia. No, no i chyba z tym otwarciem te nasze marzenia o wygraniu tej bitwy się skończyły. No i kurczę, to 3 razy sztuka faktycznie mogłem odpuścić. Ale overall chyba, no nie no, chociaż nie no, chyba teraz nie jesteśmy na plus. Tak mi się wydaje, a szkoda. No dobra, spróbujmy może sobie przekręcić Gamma Knife'sami. Może tutaj jakiś nóż uda mi się dla widza upolować, żeby był jakiś tutaj fajny, sympatyczny nozyk. Zobaczmy, jest, znaczy Flip Knife będzie na pewno, tak? Tylko teraz czy Brightwater, czy Freehand? No jest Brightwater, no jest Brightwater, no nie chcę znowu Brightwatera wam rozdawać, bo już ten Good Knife jest. Więc zobaczmy co teraz, Autotronic, no tym razem Good Knife, tak? No tutaj, kurczę, mogło być lepiej zdecydowanie, no zobacz jakiś Stat Track, 190 dolców, dobra. Otwórzmy dwie naraz, 520 dolców, no jest to wydatek dość spory, no ale zobaczmy, no, no, kurde, ten Gamma Doppler, jakby poleciał, no byłby to profi i ty sympatyczny, no, sympatyczny. 2 stat traki za to nam poleciały, no ale jest to duży minus, ostatnie otwarcie, 2 naraz, skrzynki oczywiście Gamma Knife, no, kurde, no nie mogę nic innego zdobyć, stary niż te Good Knife, no, jeden Flip Knife poleciał i... I to tyle tak naprawdę, no to jest naprawdę strata kosmiczna, bardzo mi się to nie podoba, to co się wydarzyło. No dobra, no to może spróbujmy po prostu New Knives, kilka, dwie, no otwórzmy, zobaczmy co tutaj uda nam się upolować, może będzie coś lepszego niż tamte skiny. No, powiem wam, no dosyć przeciętnie, no nie będę tutaj ukrywał. 213 dolków, no delikatny minusik teraz, delikatny, mogło być znowu lepiej, no też tyle to nawet mógłby polecieć, no ale Snawaja Crimson Web, ile ona może kosztować, zobaczmy, 105 dolarów sama ta nawaja, no nie, ej, to jest niemożliwe stary, otwórzmy 3 naraz te skrzynki. Sztyleto? No oczywiście, że nie. Po co sztyleto? Po co sztyleto dla widza? No jest stary, ja tego nie pojmuję. Dobra, ostatnie otwarcie tej skrzynki. Zobaczmy, co nam tutaj poleci. Znowu nie ma nic ciekawego, stary. No ja nie wiem, czy... Co ja muszę zrobić, żeby jakąś kosę dla widza zdobyć? No... No to jest niepojęte, stary. Tak to ostatnio takie ładne nam skiny leciały. A teraz, no, nic nie mogę tutaj wyczarować. No to jest, kurczę... Bardzo mi przykro z tego powodu. Dobra, otwórzmy to. No ale tutaj z kolei noży nie ma zbyt dużo. No, ej! Patrz to! Sztyletto leci! Sztyletto! Zobaczmy! 337! No stary! Ej, sympatycznie. Znaczy to jest otwarcie na zero tak naprawdę, nie? No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Kurczę, może faktycznie powinienem zmienić tą skrzynkę, jak tu nie ma jakiś taki, wiesz... Ciekawych tych noży. No jest Golden Boy tutaj, może nie wiem, może jakieś takie skiny po prostu. Ej, co jest?! Wow, Factory New Stat Track, 733 dolce. No ładnie tutaj nam nadrobiło, nie będę ukrywał, no ale no... Kurczę, no dalej to nie jest to, dalej to nie jest to, czego szukamy. Spróbujmy jeszcze tu znaleźć jakąś skrzynkę właśnie
z jakimiś fajnymi nóżami, tylko tak naprawdę Shiny Knives, no tutaj jest dosyć sporo takich kos, które faktycznie mogłyby widza uszczęśliwić, nawet czy faktycznie tak będzie. Zobaczmy, no Shadow Daggers i Case Harden w pierwszym otwarciu, no takie dosyć, no chyba przeciętny tutaj skin, 180 dolców, no chociaż stat track. No ja wolę wam rozdać jakąś taką kosę, no bez stat tracka, ale taką wiesz, ładniejszą. Ej, zobaczmy tą Nawaję, Marble Fact, czy jeszcze wy Nawaję chcecie? No nie wiem, ty, no ale, no kosztuje 211 dolarów, no według mnie, kurczę, no taka Nawajka robi wrażenie. I dajmy na to, wtedy możemy jakiegoś skinka jeszcze wam dorzucić. Dobra, wstępnie zostawiamy tą Nawaję i spróbujmy może teraz potwierać Hellcase Kilowatt. No zobaczmy, ej, może takiego kałacha w ogóle udałoby nam się wydropić, żeby rozdać. No dobra, no zobaczmy. Zobaczmy, co nam się uda tutaj wyczarować z tego otwarcia. Fire Elemental w sztukach dwóch, 2x5-7 również. No takie, no znowu przeciętne otwarcie mocno. Próbujemy jeszcze raz jakiegoś, nie wiem, Gielka, Awupkę, coś w tej mesej fajnie by było wydropić. No ale no, ten grafit też w ogóle byłby bardzo dobrym dropem, wydaje mi się. No ale tak się nie dzieje, tak się nie dzieje. No dobra, może 5 na raz to jest 225 dolców, no ale no musi w końcu coś takiego, wiesz, no w miarę sympatycznego polecieć. No nie, no to się znowu nie dzieje. Może taki USP? No ja już stary nie wiem, co ja bym mógł ci tu rzucić. Kurczę, no znowu przeciętne. Czekajcie, czy ja na pewno nie sprzedałem te Nawajki? Dobra, mamy to. Mamy tą Nawajkę w naszym ekwipunku. Może skrzynki premium coś nam rzucą. Coś, co faktycznie by mogłoby... No, może to Eternal Love? No spróbujmy, to są trendujące jakieś skrzynki. Więc no zobaczmy, może akurat uda się coś wydropić. Co my tu mamy? Jest kałaszek, no jest jakiś tam potencjał tutaj, tak? Jakiś kałaszek, jakiś emeczka, jakiś tek, no... No powiem tak, że no... Przeciętnie mocno, przeciętnie. Więc co, może spróbujemy rzucić na kontrakty. Miałem dawno ich na kontrakty, nie rzucałem. No i zobaczmy co tutaj nam zaproponuje. Ale no nie, no co to jest w ogóle? Zajemka, staff track jakiś, nie wiadomo co to jest. No powiem wam, że nie myślałem, że będzie tak ciężko, żeby jakiegoś tutaj skina dla widza dobrać. W sensie może to ja jestem jakiś, wiesz, że może powinienem wam jakiegoś pierwszego lepszego wrzucić, jak niektórzy to robią. No ale ja tutaj chcę dla widza wybrać coś takiego, wiesz, czym sam bym grał, tak? Więc no nie wiem, czy to jest plus, czy nie. Daj znać w komentarzu, tak? 120 dolków. No ja się tutaj pobędę całego balansu, stary, żeby rzucić skina jeszcze dla widza jakiegoś. No niepojęte. No jakiś Cyrex tutaj w sztukach dwóch. No czy to jest to? No nie no. To nie jest to. Spróbujmy jeszcze raz. Co my tutaj mamy tak naprawdę? No tu nie mogę znaleźć jakichś takich skinów, które wiesz. Dla mnie jakkolwiek byłyby satysfakcjonujące. No może Atomic Alloy? No nie wiem, no ja tu AWP w ogóle jakbym ją chyba wypłacił, wiesz? Cię zrobił giveaway, nie? Może po prostu poszukajmy jakiś skrzynk właśnie typu AWP albo coś. Albo otwórzmy Onyxię. No tutaj no... Jakiś potencjał jest. Spróbujmy. Spróbujmy sobie zakręcić skrzyneczką. Jest Point Disarray. Okej, okay, to jest ładny kawał. No tu już... Jeszcze jest jakiś potencjał, tak? No potencjał niby jest. Potencjał niby jest. W ogóle... Czekajcie, bo ja nie wiem ile w ogóle mogę... Nie wiem ile skinów w ogóle mam, wam mogę wrzucić na giveaway'a. Ale uznajmy, że... Że 3. Tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, że mogę maksymalnie 3 skiny na giveaway'a wrzucić. Wiecie co? Okej. Okay. No dobra. Zróbmy jeszcze jedno otwarcie tej skrzynki. 20 milion. Ojejku. Tutaj nie no. To jest bardzo słabo. Bardzo słabo. To otwarcie. No jeszcze raz. Jeszcze raz otwieram Onyxię. Zobaczmy, to będzie długi film. Ale przez większość tego filmu wybieram skina dla widza, więc no... Nie wiem, mam nadzieję, że wiesz, że tak patrzysz, kurczę, co on wybierze? Co on mi tutaj, kurde, wybierze? Dobra, weźmy tą hiperbestię po prostu, MK. I chyba git będzie, co? Tak mi się wydaje. Dobra, create'ujemy giveaway'a. Wybierzmy tutaj sobie jakiś ten... Kolorek weźmy i wrzucamy tak. Aha, 12 nagród mogłem wrzucić jednak.
No dobra, to my bad. Dobra, czyli tak, do wygrania Nawaja, Kałach i Emeczka, wszystko za 253 dolce. No, giveaway stary, no wydaje mi się, że ciekawy. Co my tutaj mamy? Stawię wam, że dwójkę trzeba wpłacić na ten konkurs, albo trójkę, będzie. I co? No to chyba tyle, nie? Ustawiamy konkurs do kiedy? Dzisiaj jest 17. Do drugiego, dwa tygodnie. Co myślisz? Albo... nawet do 9. Dobra, zróbmy coś takiego. Dzięki za oglądanie. Giveaway oczywiście na skinsforfree.pl będziecie mieli. I co? Ja się z wami żegnam. Chodzi Kroksy. Przypomnę oczywiście na Hellcase, jak chcesz 10% więcej zyskać. I kasa dla nowych użytkowników. Tak, jak jesteś tam pełnoletnia. Mam nadzieję, że spodobał ci się ten mój wywód. Jak próbowałem dla ciebie wybrać skina. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Siema.